Proszę Państwa, 12 sierpnia w Sopocie na plaży przy Łazienkach Północnych odbył się konkurs na Miss Mokrej Podkoszulki. Ja mam przyjemność dzisiaj witać, gościć w studio Agnieszkę, laureatkę Nagrody Miss Publiczności. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Powiedz mi, czy pierwszy raz brałaś udział w takiej imprezie? Tak, pierwszy raz. Czy był to pierwszy raz na plaży, czy jeszcze brałaś udział w jakichś tak, nocnych klubach? Tak, to był pierwszy raz na plaży, ale jeszcze już bardzo dawno temu byłam na wyjeździe w Białej Podlaskiej i tam też szykowała się taka impreza. I które miejsce wtedy zajęłaś? Zajęłam pierwsze miejsce tam. A w Jokerze, ja słyszałem, że w Jokerze również były organizowane takie konkursy, był bodajże rok temu i dwa lata temu i w Jokerze nie brałaś udziału. Dlaczego? Nie, nie brałam udziału, bo w ogóle nie pracowałam jeszcze taki, jak ja mam zawód i po prostu gdybym wiedziała o tym, to bym wtedy startowała, tak? A gdzie pracujesz teraz? Pracuję w nightclubie Amazonka, który się mieści w Gdańsku Oliwie. A powiedz mi, czy jest to praca dająca satysfakcję? Czy lubisz to, co robisz? Tak, bardzo lubię. Nie jest to ciężka praca. Jest to połączenie przyjemności przyjemnego z pożytecznym, tak? Tak. Czyli robisz to, co lubisz i całkiem nieźle chyba zarabiasz. Właśnie, tak. Jak kształtują się twoje zarobki? Czy są to duże pieniądze? Czasami duże są, a czasami średnie. A kiedy są duże, kiedy są średnie? Kiedy są duże, kiedy są średnie, tak? Duże są, jak przychodzi bardzo dużo ludzi do Amazonki i wtedy można dużo, naprawdę dużo pieniędzy zarobić. A średnie to tak, no, w tygodniu, jak ludzie przychodzą i nie dają. Znaczy, po prostu przychodzą tylko nas oglądać i żadnych pieniędzy my z tego nie mamy. Rozumiem. Jak zobaczymy w reportażu z wyborów Miss Mokrej Podkoszulki, możemy Cię zobaczyć tam prawie że w stroju Ewy. Powiedz mi, nie należysz chyba do osób zbyt nieśmiałych. Tak, nie należy do osób nieśmiałych. A co to jest nieśmiałość według Ciebie? Nieśmiałość po prostu to jest taka rzecz, która dziewczyna. To jak dziewczyna, na przykład tak jak ja, nie wstydzi się niczego, jak ma piękne ciało, na przykład tak jak ja. Ja się nie wstydzę, bo po prostu nie mam się czego wstydzić. Mam taką mnie Pan Bóg stworzył i naprawdę jestem zadowolona, że mam akurat takie powodzenie. Więc wydaje ci się, że kobiety, które są piękne, które tak. mają co pokazać, nie powinny tego ukrywać, tylko tak. powinny to pokazywać, tak? Tak. A co z moralnością? Co z etyką w takim razie? Z moralnością. No bo wydaje mi się, że, tak, bo wydaje mi się, że większość naszego społeczeństwa oburzyłoby się, jeżeli tak. na przykład takie imprezy byłyby organizowane bardzo często, przynajmniej wobec byłoby wiadomo, jak wygląda kobieta i chyba kobieta by się wtedy mężczyzną znudziła. No tak, ale jednak najbardziej smakuje chyba owoc zakazany. Oczywiście. A powiedz mi właśnie, czy golizny nie było tam za dużo? Bo był to środek dnia, były tam dzieci, czy w ogóle dzieci powinny coś takiego oglądać? Nie, właśnie ja nie wiedziałam o tym, że tam będą dzieci, ale jednak były. Ale nie, po prostu myślę, że nie było za dużo tam golizny. Fakt, że ja się tylko rozebrałam. No nie tylko ty, i moja koleżanka, była. Tak. I naprawdę, ale dzieci w każdym bądź razie nie powinny takich rzeczy oglądać, po prostu są za małe na to. A w jaki sposób organizatorzy mogliby zapanować nad tym, żeby dzieci tego nie oglądały? Oj, nie wiem jak, ale powinni tak zrobić, żeby po prostu... Żeby rodzice przypi...